W sumie my ze sobą, jak przebywamy w czasie wyjazdów, to właściwie też nie ma. Może tutaj, ale są i pikantne czasem też rozmowy. Tak. Także myślę, że w jakiś sposób to oddaje charakter takiego bycia blisko. No pewnie no nie z każdymi przyjaciółkami się ma taki... Z przyjaciółkami pewnie każdymi, ale nie z każdą osobą, z którą się gra, nie zawsze jest tak blisko. My mamy akurat takie szczęście, że właściwie gdzieś nam się to udziela, to przenosi się trochę z tych bohaterek i wzajemnie jakoś z tego korzystamy, że się dobrze znamy, że pracowałyśmy wcześniej przy innych rzeczach i... No nasze rozmowy w garderobie wyglądają podobnie. Bardzo podobnie. W każdym razie mój ginekolog jest totalnie wyrwany. Kiedy ostatni raz byłam u niego, wsadził mi całą łapę, ja do niego mówię, wyciągaj to łapsko, nie jestem pacynką! Kupisz się, ja? No są właśnie te pieprzone maszyny, pierwsze ostrze, że podnosi ci włos, drugiego ścina, trzecie, a? Trzecie wpycha go tam z powrotem, że już ostatniego dnia poleciała po kolejną maszynkę. Nieźle chłopaki kombinują, kup sobie maszynkę, byś miała szczecinkę. Kiedy ostatni raz zdarzyło ci się odczuwać przyjemność? Wczoraj. Ja mam przyjemność seksualną. W 1999. Ta sztuka, myślę, jest bliska przez to nam. No, to co możemy, nas ten temat gdzieś porusza, dotyka i w jakiś sposób no jest fajny do pokazania. Myślę, że każdy sobie to my lubimy to grać. Myślę, że jest bardzo ciekawie napisane, bardzo fajnym językiem i bardzo dowcipnie. Czasami pikantnie, ale zawsze nie poniżej jakiejś tam linii poczucia humoru. Poza tym to jest fajne, że już gramy tak długo to przedstawienie i takie dobrze znamy, że czasami sobie pozwalamy na jakąś tam taką dozę improwizacji. I to jest też przyjemne, że pracując ze sobą możemy sobie na to pozwolić, że już znamy siebie, wiemy jak reagujemy. Cały czas bawimy się tym tekstem. Chce nam się grać to dalej. Tak. I tak jest przyjemnie, jak właśnie publiczność tutaj no, znakomita, bo właśnie odbierała każdy tak, taki nuansik. Rzeczywiście Poznaj nas pięknie przyjął. No! Będę ci położył rękę na tyłku, zgadłam? No nie, nie zgadłeś, wiesz, to by było banalne. A mały, może jest mały, ale na pewno nie jest banalny. Ty, Szarlo, ty się zakochałaś, czy co? Nawet myśmy na początku się bali, że tam troszkę te pikantne takie teksty, bo to już parę lat temu była premiera, czy to nie będzie za dużo dla widzów polskich jeszcze tak... Ale sporo wycięliśmy tych pikantnych. A to, co się sporo zostało. Udało się tak ocalić, wierzyliśmy, że widownia doceni to poczucie humoru takie specyficzne, jakie one sobie tam fundują. I myślę, że fajnie, że cały czas jeszcze... Nas to bawi, tak, prawda? Tak. Czasami tak, że patrzymy, czasami przez zasłonkę, jaką mamy publiczność i mówimy, o dzisiaj na przykład są starsi ludzie i nie wiadomo jak zareagują. Później się okazuje, że te starsze panie to są nasze pierwsze chichry na widowni. No, śmieją się tak bardzo, czy starsi panowie, więc tutaj nie ma absolutnie jakiegoś takiego klucza, że to jest dla tych czy dla tamtych. No ktoś ma albo poczucie humoru, które takie, albo ma inne. No i myślę, że każdy może spróbować i się z tym zaprzyjaźnić. Myślę, to jest tak taki bezpieczny sposób mówienie o nawet tych takich pikantnych. No ja już w ogóle nawet teraz nie mam oporu, wszyscy że mnie tutaj maluje, szkicuje te kwiaty lilii, a no więc to co właśnie na obrazie i właściwie to już chyba nikogo nie gorszą takie tam rysunki, takie teksty. Patrzę sobie założył na skarpetkę, a ona się dziwi, że zaszła w ciążę. No od czego tu zaś? Od swetelka? Należy rozmnażać głupoty.